No cześć, witajcie. Chciałbym zaprezentować wszystkim urządzenie. Nie jeden elektronik miał problem z rozlutowaniem czegokolwiek. Nawet i najlepszy, mający odsysacz zwykły, no niestety ma ten problem. I teraz pokażę, co można zrobić bardzo tanim kosztem. To jest zwykły odsysacz, przerobiony troszeczkę, założony jest przycisk. Dodatkowo zamiast klawisza wyprowadzonego jest po prostu rurka, przewody do wysterowania. W środku jest filterek włożony, żeby nie wciągało śmieci. To jest zwykły odsysacz kupiony za 20 parę złotych. Natomiast co mamy w środku? W środku mamy silnik z pompy od centralnego zamka, wykorzystany 12-woltowy. Jakiś tam przekaźniczek malutki do załączania i zasilacz 12-woltowy. Całość mieści się w obudowie starego zasilacza od komputera, który będzie miał też za chwilę drugie znaczenie, ale to za chwilę do tego dojdziemy. No i pokażę, jak to działa. Po prostu włączamy guziczek. O, proszę bardzo. Załącza się pompeczka i możemy sobie ciągnąć cyny, ile chcemy. No ale dobra, zaraz zaprezentuję, pokażę, jak działa urządzenie. Jeszcze nim urządzenie zamknę, pokażę, o co chodzi tutaj. Tu mamy wiatraczek, który się co prawda kręci na sztywno i jakiś tam filterek z jakiejś tam ligniny, czegokolwiek, jaki materiał mamy filtrujący. A jak to działa? Działa to tak, tylko zaraz włączymy, chwila, niech się rozładują kondensatory. Dobra, wiatrak przestaje działać. Złożymy obudowę, a ja zaprezentuję, o co chodziło. Przyłapiemy urządzenie chociaż na dwie śrubeczki, żeby się nam nie rozsypało. Jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. No i tak. Włączamy urządzenie. W tym momencie działa nam wiatraczek. Dlaczego wiatraczek zamontowany jest jako chodzący z załontowanym filtrem? Otóż możemy sobie postawić obudowę w ten sposób. Nie wiem tylko, czy to będzie widać. I na przykład co? Jeżeli sobie lutujemy, mamy dwa w jednym. Proszę bardzo. Wciąga nam opary? Wciąga. Nie kupujemy filtrów, maszynek, która nam wciąga niepotrzebne rzeczy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. O, tu od boku. Proszę bardzo. Jak wciąga i filtruje nam wszystkie śmiecie. Tu jest zamontowany dodatkowo przełącznik, żebyśmy mieli możliwość wyłączenia odsysacza, bo po co ma nam działać, jeżeli nie korzystamy z niego, a korzystamy tylko z filtra, więc wtedy lutownica jest odłączona, czyli odsysacz. Ale dobra. Sama zasada działania odsysacza jest znana, natomiast żeby tu nie było nieprezentacji, pokazujemy na przykład, tylko nie wiem co prawda, czy to będzie widać. Mamy guziczek, no i mamy jakiś tam przysłowiowy lucik, na przykład problem z odlutowaniem, na przykład jakiegoś tam kondensatora. Więc co zrobimy? Tylko nie wiem, czy odsysacz jest gorący. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Sekunda, niech się nagrzeje. O, jak ładnie nam wciąga opary, proszę bardzo. Elegancko wciąga i oczywiście my nie wdychamy tego do góry, bo wiadomo, że jest to chemia, która nam szkodzi. Dobra, bierzemy się za jakiśkolwiek tam element, który mamy na płycie. Jeżeli tylko odsysacz jest gotowy, no już prawie jest gotowy. Niech nam rozpuści tylko ładnie cynę. Proszę bardzo, odessane w tym miejscu. Odeściemy teraz drugie miejsce. No, troszkę tutaj dużo cyny jest, ale się nam zaraz rozgrzeje. O. I proszę bardzo, mamy dwa luty, które są odlutowane. Gdybyśmy chcieli wyciągnąć nasz elemencik,
Proszę bardzo, mamy nasz elemencik wyjęty. Nie jeden ma z tym problem, a szczególnie z rozlutowaniem jakiegoś większego układu, czegokolwiek takiego. No, coś tam jeszcze możemy ewentualnie zaprezentować, choć wydaje mi się, że nie ma już konieczności. Ale na przykład mamy tu jakiś tam bezpiecznik. O. Rozgrzejemy sobie cynę. Proszę bardzo, rozgrzana. I nietypowy odsysacz, który zrobi tylko siup, tylko wciągamy. Widać, jaka dziura jest ładnie oscana, proszę bardzo. Chyba widać elegancko, jak to jest. Bierzemy się za drugi element. Co prawda odsysacz jest mały, 25 W ma tylko, ale w zupełności wystarcza przy codziennej elektronice, żeby lutować. Zresztą nikt dużych silników nie rozlutowuje odsysaczem, tylko zazwyczaj jakąś drobną elektronikę. Proszę bardzo, cyna rozgrzana. Wciągamy. Cyna jest odesana, tylko tu mamy takie kołeczka. O, proszę bardzo, jest wyjęty. Dwa otworki są widoczne na przestrzał. Cyna jest elegancko odesana. Także dla niedowiarków, proszę bardzo, mamy dwa w jednym. Filtr, który wciąga śmiecie. Elegancko. I oprócz tego mamy odsysacz, który możemy sobie teraz wyłączyć i poczekać na jego wychłodzenie. Dobra, jak się komuś podobało, proszę o subskrypcję. Dziękuję, pozdrawiam.